W zeszłym tygodniu przyjechały do mnie dwie katany. Ale nie takie katany, a są to dwa laptopy MSI. W jednym mamy nowego RTX-a 4060, a w drugim 3060. Ile FPS-ów uzyskamy w najpopularniejszych grach? Czy laptop z nową grafiką się opłaca? I jak wypada w porównaniu do poprzednika? To wszystko w dzisiejszym materiale. MSI Katana 15 to tegoroczna nowość i jednocześnie następca Katany G66. Laptop trafił do sprzedaży na początku marca i wyposażony jest w najnowsze karty graficzne Nvidia, od RTX-a 4050 do 4070. Do testów wybrałem model pośredni, a więc grafiką GeForce RTX 4060. Producent deklaruje w tym wypadku moc 105 W. Poza tym mamy procesor Intel Core i7-12650H oraz 16 GB DDR5 4800 MHz. No i wybór tego laptopa nie jest przypadkowy, ponieważ cały czas dostępna jest starsza Katana, która ma niemal identyczną konfigurację sprzętową. Ten sam procesor i7-12650H, również 16 GB RAM, tyle że DDR4 3200 MHz oraz grafika o tej samej mocy, ale jest to RTX 3060. Mamy więc dwa laptopy różniące się głównie modelami kart graficznych i jest to niemal idealna sytuacja, aby bezpośrednio porównać ich wydajność w grach. Zanim to zrobimy, jeszcze szybkie spojrzenie na specyfikację samego układu graficznego, a to jest o tyle ciekawe, że RTX 4060 ma mniej rdzeni CUDA, mniej jednostek teksturujących, mniej rdzeni RT i niższą szynę pamięci w porównaniu do RTX-a 3060. Wyższe jest za to taktowanie rdzenia, które w trybie Boost może wynieść niecałe 2400 MHz, ale pamiętajcie, że jest ono jeszcze zależne od mocy samej karty. 4060 może mieć od 35 do 115 W bazowo i od 60 do 140 z Dynamic Boostem. I warto też zaznaczyć, że karta otrzymała 8 GB pamięci VRAM, a w poprzedniej serii RTX-ów tyle mieliśmy dopiero w modelu 3070. Kolejna rzecz, o której należy wspomnieć przed testami, to tryby wydajności. W laptopach MSI mamy je 4: ekstremalna wydajność, zrównoważony, cichy i oszczędzanie baterii. Tryby te zmieniamy w aplikacji MSI Center. Oba laptopy były oczywiście testowane w trybie najwyższym. Dodatkowo mamy jeszcze funkcję o nazwie Cooler Boost, która po prostu zwiększa obroty wentylatorów do maksimum. No i należy też wspomnieć o przełączniku MUX. Katana 15 go ma, ale Katana G66 nie. Gdybym ten przełącznik aktywował, to wyniki nowej Katany byłyby nieco wyższe, więc aby zapewnić te same warunki testowe, MUX pozostał wyłączony. Przypominam, że chodzi nam przecież o jak najlepsze porównanie samych kart graficznych, a MUX dostępny w jednym laptopie tylko by nam w tym przeszkadzał. Jeśli chodzi natomiast o testy w 1440p, te zostały wykonane z użyciem monitora zewnętrznego. No i to wszystko, co musicie teraz wiedzieć. Zobaczmy, ile FPS-ów wyciąga laptop z RTX-em 4060.
tym momencie powinniśmy przejść do podsumowania, ale najpierw pomówmy jeszcze o mocy kart graficznych w tych laptopach. MSI deklaruje maksymalnie 105 W dla jednego i drugiego RTX-a. I tyle faktycznie jest, ale głównie w testach syntetycznych lub gdy procesor będzie praktycznie nieobciążony. Generalnie w grach jest to wartość nieosiągalna dla Katany GF66, a karta graficzna w nowej Katanie 15 osiąga moc bliską 105 W tylko w wyższej rozdzielczości i tylko w niektórych grach. W zasadzie to 105 W odnotowałem wyłącznie w edycji rozszerzonej Metro Exodus w rozdziałce 4K, a RTX 4060 najczęściej pracuje w tym laptopie z mocą około 90 W. W starej Katanie GF66, niezależnie od tego, w co gramy i w jakiej rozdzielczości, RTX 3060 cały czas pracował z mocą 80 W. Mówię oczywiście o laptopach w pełni zaktualizowanych, z najnowszym BIOS-em, z najnowszą wersją MSI Center i pracujących w trybie ekstremalna wydajność. Moc kart wynika po części z tego, że MSI ustaliło wspólny limit CPU i GPU w obu katanach na około 125-130 W, a oznacza to, że procesor i karta graficzna nie mogą przekroczyć w sumie tej właśnie wartości. Czyli jeśli CPU pracuje z mocą 50 W, to dla GPU zostaje 80. Żeby GPU pracowało z mocą 105 W, CPU nie może osiągać wtedy więcej niż 20-25 W. No a 105 W na RTX 3060 w katanie GF66 było tylko w Furmarku albo 3D Marku, a w grach z jakiegoś powodu laptop widział potrzebę, aby CPU pracował stale z mocą 45-50 W. Podkreślę, że niezależnie od gry i niezależnie od rozdzielczości. Jak możecie zobaczyć, nowa katana z dokładnie tym samym procesorem zachowywała się inaczej i niejednokrotnie wolała dodać mocy właśnie karcie graficznej. Dodam też, że nie ma to związku z tym, że mamy tu nowego RTX-a. Ogólnie laptopy gamingowe mają różne wspólne limity mocy dla CPU i GPU, jak i różnie tą mocą dysponują. No i nie będę ukrywał, że jestem tym trochę zawiedziony, to znaczy tym, że karta graficzna w katanie GF66 w ani jednej grze nie osiągnęła 105 W, jak i tym, że karta w nowej Katanie 15 też pracowała z mocą nieco niższą. Faktycznie więc wygląda to tak, że w dzisiejszym teście porównaliśmy RTX 4060 o mocy 90 W z RTX 3060 o mocy 80 W, na przynajmniej Full HD, bo w 1440p mamy porównanie RTX 4060 o mocy 100 W z RTX 3060 nadal o mocy 80 W. No a nie takie było założenie, ponieważ zamówiłem te laptopy właśnie dlatego, że w specyfikacji mają karty graficzne o dokładnie takiej samej mocy, a jak się okazuje, działają już no trochę inaczej. A jak już wyjaśniliśmy sobie tą jakże skomplikowaną kwestię, która praktycznie zawsze pochłania kilka minut filmu, to czas na podsumowanie wydajności. RTX 4060 o tej mocy oferuje wydajność o około 25% wyższą od 3060 Full HD, jak i w 1440p. Wedle dzisiejszych testów jest to dokładnie 27%, ale tutaj trzeba jeszcze pamiętać o innej pamięci RAM. Nowa Katana 15 ma pamięci DDR5 4800, a Katana GF66 ma ramę DDR4 3200 MHz. To również ma wpływ na wydajność w grach i tegoroczny model laptopa na pewno kilka procent tym zyskuje. Jednocześnie laptop z 4060 o takiej mocy oferuje w grach wydajność podobną do laptopa z RTX-em 3070, a to podpowiada nam, w jakiej cenie można go rozpatrywać. Ogólnie tych laptopów jest już dość mało, to znaczy tych z RTX-em 3070, no i przybywać ich raczej nie będzie. A koszt takich laptopów w ostatnich miesiącach to około 6,5 tysiąca, 7 tysięcy złotych razem z Windowsem, więc w takiej właśnie cenie można myśleć o laptopie z RTX-em 4060. Waszą uwagę na pewno zwróci znacznie tańszy Gigabyte G5, którego recenzowałem ostatnio, tylko z niższym modelem GPU, więc przypominam, że ten laptop ma bardzo słabą kulturę pracy, a sam RTX 4060 niemal na pewno nie pracuje w grach z mocą 75 W, tak jak w G5 z RTX-em 4050 i 3050, a jest to raczej 60 W. Obstawiam jednak, że jak ktoś się na tego RTX-a 4060 napali, to nie będzie go to interesowało, ale jak już oglądacie mój materiał, no to miejcie na uwadze, że ten laptop jest taki sobie. Naprawdę mocno taki sobie i na przykład wersji z RTX 3050 są lepsze od niego laptopy i to w podobnej cenie. Tutaj nic podobnego jeszcze nie ma, to prawda, więc gdybym ja wybierał dla siebie laptopa, to wolałbym wydać kilka stów mniej i mieć na przykład laptopa z RTX-em 3060, ale z lepszym układem chłodzenia i z lepszą matrycą. Żadnej z tych dwóch rzeczy w tym gigabajcie nie ma, ale są w kolejnym gigabajcie i aktualnie drugim najtańszym laptopie z RTX-em 4060. To już jest model Aorus 15 i ponownie testowałem tego laptopa, ale z wyższą kartą, był to RTX 4070 i pod względem kultury pracy ten laptop jest spoko. Poza tym jest lepiej wykonany i ma lepszy ekran, więc taki Aorus z RTX-em 4060, jeśli nie chcecie czekać na inne laptopy, to według mnie za 6,5 tysiąca złotych jest ok. Tylko tu ponownie w specyfikacji grafika o mocy 140 W
No raczej nie. Model z RTX-em 4070 był opisany tak samo, a okazało się, że karta osiąga 90. Niezależnie od tego, biorąc pod uwagę całokształt tego laptopa, 6,5 koła z Windowsem jest do zaakceptowania. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, a my widzimy się za kilka dni w comiesięcznym materiale o laptopach. Do zobaczenia.